Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, co my mamy tutaj do zrobienia? Skradanie się nie potrzebuje, idziemy w manę. Ach, ta mana, prawda? Dobra. Mam miksturę siły, wypijmy ją od razu. Czy coś jeszcze ciekawego posiadam? Chyba nie. Plan na dzisiejszy odcinek? Nie wiem, nieprzemyślany. Myślę, że po prostu sobie pochodzimy. Szybko teraz byśmy sprawdzili tak. W sumie nie byliśmy po tej stronie wyspy, kompletnie jeszcze. Więc wypadałoby się tam udać. Przeklęci lordowie, to nie mamy. Tajemnica wschodniej świątyni jest w tym miejscu. Cyrus się spóźnia, jest tutaj. Skradziony kryształowy dysk mamy tutaj. Także myślę, że to będzie właśnie na tej zasadzie. Najbliżej mamy do wschodniej świątyni. Więc myślę, że będziemy w tamte okolice sobie zmierzać. Tylko teraz tak, teleporter. Teleporter do wulkanicznej twierdzy. No i co, moi drodzy, dzisiaj odcinek będzie później. Dużo, dużo później, ponieważ sobie nie nagrałam w dzień wcześniej filmu. Dlatego tak jest. Już nie miałam naprawdę siły, nie miałam jakoś czasu. Byłam u fryzjera. Damian też był u fryzjera, czyli z tym byliśmy razem u tego fryzjera. Potem jeszcze poszliśmy do sklepu, tu żeśmy sobie posiedzieli na chwilę, tu to. I nagle była tak późna godzina, że już mi się po prostu... najzwyczajniej w świecie nie chciało nagrywać filmu. Dobra, potrzebuję się kimnąć gdzieś. Czy tu jakieś łóżko było? Nie wydaje mi się. Musimy zejść trochę niżej. No, także dzisiaj po pierwsze krótszy film i po drugie właśnie będzie też później na YouTubie. Ponieważ myślę, że około 20 dopiero. Zobaczymy. Aktualnie dochodzi u mnie 16, czyli o tej godzinie powinien być zawsze. Mamy jakieś punkty nauki. Mamy piątaka. Ale ja bym wolała dać może coś tego piątaka. Na przykład w kowalstwo moglibyśmy coś dać. No to znowu kowalstwa to u ludzi Dona. Chociaż nie, tutaj chyba gościu też uczy. Zresztą zaraz sobie zerkniemy, czy faktycznie... Nie. Ty niestety nie uczysz. Masz kostur kata. Zdecydowanie lepszy kostur od tego bojowego. Nawet bym zaryzykowała kupno. Jak to aktualnie wygląda w sprawie pierścieni? Ja mam aktualnie, jeżeli chodzi o walkę, kosturem poziom 3. Dobra, fajna rzecz, ale na razie myślę, że to jednak zostawimy sobie w spokoju. Nie będziemy tego ruszać. No, coś dzisiaj jest mi się ciężko tak skupić i rozgadać. Mam nadzieję, że mi to minie z czasem. Tak, no sobota, niby czas odpoczynku, ale u mnie w ogóle nie był to czas odpoczynku i nie jest. Ponieważ no, sprzątałam w domu standardowo, to zrobiłam obiad, to właśnie sprzątałam i tak naprawdę zeszło mi na tym wszystkim bardzo dużo czasu. Mam też inne rzeczy jeszcze na głowie. Na przykład ze studiami związane. Na przykład mam referat na czwartek do zrobienia. A treści do opracowania jest całkiem sporo. No i nie powiem, troszkę mnie to martwi. Dobra, pytanie teraz, którędy tutaj się udać, żeby było dobrze. Nie wiem, czy nie musimy przez las iść przypadkiem. Chociaż... Dobra, mamy kolejne wilki.
Zobaczymy, czy tamten drugi też przyleci. Dobra, bo nie ma czasu trochę. Dobra. Całkiem ładnie poszło. I teraz tak, zobaczymy właśnie, którędy by tutaj teraz się udać. Okej, okay, chyba wszyscy to widzieli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, tamtędy będziemy chyba schodzić, dlatego musimy wejść trochę w las. Jeżeli chcemy się znaleźć tam, gdzie chcemy się znaleźć. W sumie, można by było się przejść do tej jaskini, gdzie był ghoul na bagnach. I tam przy mieście też był ghoul. Bo ja już sobie radzę z ghoulami. Oczywiście w taki troszeczkę słaby sposób. Czyli czarami, ale jednak no, jest to działający sposób, dlatego myślę, że sobie skorzystam z tej możliwości, że mogę się udać tam, gdzie mi pozwala teraz już moja umiejętność jakakolwiek i w ogóle... No, tu przy okazji jest kowal, także możemy w kowalstwo dać piątaka. Can I learn metalworking from you? A man from the monastery wants to be a smith. Who would have thought it? All right, if you want to, it'll cost you. No dobra. Możemy to prze... okej. Okay. Can you teach me how to forge metal? Listen up and no pissing around. You want to make a sword, you need a blank. First, you heat the blank, keeping the heating even. When it glows, then it's hot enough for you to beat into shape on the anvil. Then cool the blade in order to temper it. You use this whetstone to sharpen it. Any questions or smart-ass remarks? No, that's making sense. Thank you. Right. Of course, metalwork's not about swords. Get yourself a goldsmith's table and you can make jewelry. I can see what you're thinking, smart-ass. But try fucking around with someone that's got a magical amulet. And see if you're still smirking. Magical pieces draw their power from the stone you set in them. Dobra, możemy się nauczyć też drugiego poziomu. Ta opcja jest aktualnie useless. Dobra, no nieważne. No to fajnie, możemy już teraz sobie faktycznie rozwijać jeszcze lepiej tą naszą postać. Alchemii na trzecim poziomie nas nauczy... Jesairus przypadkiem, albo może Eldrick na przykład, jak już do niego trafimy. Bardzo jest to możliwe. Okej. Okay. Okej, okay, z tego łodzika co dziwne nie zebrałam. No i dobra. Tutaj byliśmy, wszystko było kute, sprawdzane, robione. Tylko sobie skorzystamy ze zwierzątek, które nam oferuje gra. Bardzo nie lubię łodzików zabijać, będę to powtarzać miliony lat, ponieważ są słodziutkie, no ale niestety czasami trzeba takie rzeczy robić. Boję się, że tutaj guli jest więcej niż tylko jeden. Okej, ten ghoul się zbugował. I wygląda na to, że był tylko jeden. Widzę, że dużo złóż przed nami, także w sumie warto. Dobra, gruda złota. Mały grzybol. Na miksturę będzie w sam raz. Przy tych rudach mogą nam wypaść te kamienie szlachetne, więc to jest spoko. Dobra, i żyła kolejna. No i dobra. No to mamy tę jaskinię w 100% splądrowaną. Teraz ta jaskinia w drodze do miasta. Tam też był ghoul.
Tylko, że tam lepiej było z miasta się jednak dostać chyba. Ja się najbardziej boję natrafienie w lesie na tego popiołaka, bo to na pewno nie będzie przyjemne spotkanie. Podejrzewam, że sobie z nim na pewno nie poradzę na aktualnym poziomie jakby pocisku mojego. Dlatego też na razie nie udaję się po ten dysk, gdzie są gnomy, bo on wymaga od nas dużo więcej, mam wrażenie, umiejętności. Tam jest bardzo dużo przeciwników. Chociaż prawda jest taka, że nie pamiętam już, jakie tam było w przypadku Eldrika otoczenie. Pamiętam tylko, że tam były te takie duże jakby żółwie, które zjadają jakby... Jak je zabijemy, to wypływają rośliny lecznicze. To tam wydaje mi się, że było ich od cholery. Ale tam też było sporo ogrów, z tego co pamiętam. A ja bym jednak na razie z ogrem nie chciała zadzierać jeszcze. Dobra, to już przeklikamy. Swoje wiemy na ten temat. No i dobra, możemy też właśnie iść na wprost. I tą drogą też mi się nie przeszła, tylko tam jest popiołak na górze. I to już wiem z bardzo prostej przyczyny, po prostu go tam słychać, nie? Po prostu go tam słychać, a to bydle to jest naprawdę bydle. Dobra. O kurde, są dwa. Nie mam many. Ajajaj. One tak z doskoku. Kurde, dwa tam są. To nie bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze. Powiem tak. Dajmy sobie trochę do many jeszcze. Tak jest, dwa korzenie zjemy. Żeby mieć full. Jeżeli chodzi o życie, to myślę, że taką małą miksturę też możemy wypić. No i teraz by wypadało w niego trafić. One są paskudne. Nie mam many. Dobra, udało mi się. Ale bardzo przy tym oberwałam. Nawet bardziej niż bardzo. Przydałoby się jakoś czymś zainwestować w życie, ale to nie jest taka prosta sprawa. No, to nie jest taka prosta sprawa. Dobra, możliwe, że jest ich tutaj jeszcze więcej. Nie zdziwiłoby mnie to. Okej, tutaj są szkielety. Podejrzewam, że tutaj jest ten cały patroskon. Kurna, dobra. F9, bo zużyłam miksturę niepotrzebnie. Okej, czyli tutaj na razie nie wchodzę. Wiemy, że tam dalej są szkielety. Prawdopodobnie możemy znaleźć ten pierścień wasalny. Kolejny. Ja mam te pierścienie dwa. I wydaje mi się, że już wiem, gdzie są pozostałe. Znaczy, z tamtymi szkieletami sobie poradziła, ale ich jest za dużo trochę w jednym miejscu, jak na mój gust. Dlatego bym troszeczkę to na razie jakby olała.
I wiecie co? Dobra, spróbujemy przejść się tą ścieżką tutaj górą, gdzie tego popiołaka słychać. Może uda mi się go jakoś ominąć. Na pewno starcie z nim będzie murowaną śmiercią aktualnie. Słychać go będzie. Pewnie za chwilę. Jakoś tak. No, słyszałam go, także myślę, że będzie niebezpiecznie. Ale spróbujemy tędy przejść. Okej, on jest jeszcze tam wyżej. Czasami nie trafiam. Z tego, wiecie. No dawaj. No dawaj. Czekam. Okej, ten wilk był jakiś zbagowany przez chwilę. No co za dobrze radzi ze mną. No. Co jest? No nareszcie. Dobra. O, proszę bardzo, mamy koronę bohatera przed sobą. Bardzo ładnie. I trochę pierdółek. Telekineza oświeci mnie czymś. Dowiem się czegoś nowego. Tam wiemy, żeby nie wchodzić na górę. I to zdecydowanie. Okej, kojarzę w sumie to miejsce. No. Okej. Tak jest. No tutaj żeśmy byli w okolicy. Tutaj był ten grób jeden, no nie? Pamiętacie? Ja pamiętam jak najbardziej. Dobra. Zabiłeś 500 potworów. Okej. Nie spodziewałam się. Mam wrażenie, że ta okolica nie jest bezpieczna dla mnie. Coś tu można znaleźć? No nie wiem, nie wiem. No dobra, otwarty kufer. Silno magiczne leczenie. Niech będzie. Jak na razie, no to nie mam nazwy na ten odcinek, co mnie troszeczkę niepokoi. Dobra, tam są wilki. Co ciekawe, nie ma tutaj żadnej roślinności. A wilków jest bardzo dużo w tym miejscu.
Tak jak myślałam. Rzucam się na mnie wszystkie. Oj, 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 dobra. Ja nie klikłam ósemki? Masakra. No co? Coś, czemuś ty to schował? Chłopie. Dobra. Okej, poradziłam sobie. Gorzej, że teraz nie wiem, gdzie te ciała leżą wszystkie. Bo tu były niezłe kółka robione. Mhm. Okej. Jest na pewno jeszcze jeden wilk. Dobra. Ale chyba ostatni, bo się reszta nie rzuciła. Korzeń leczniczy. I co, i to wszystko? Tu można wejść wyżej. Nie wiem, czy mi się to podoba. Zaraz się okaże, czy mi się to spodoba, czy nie. Czy to jest popiołak? Tak jest, pilnuję jakiegoś wejścia. Powiem tak, możemy się z nim spróbować, ale będzie mnie to bardzo dużo kosztować. Ja mu nic nie robię. Mogę go odpychać. O matulu. Fizycznie nie ma prawa bytu. Mogę podejść po tą roślinę, czy się na mnie rzuci? Mogę. Bardzo nie lubię popiołaków, są straszne. No i tak podejrzewam, że gdzieś tutaj będzie ich więcej, że to nie będzie jedyny tam, co słyszałam po tamtej stronie, tylko tutaj właśnie coś tak czułam, że może być drugi. No dobra. Ale możemy się rozejrzeć jeszcze kawałek dalej. Tam latały te ćmy, czy co to tam jest. Nie popisałam się. Dobra, w sumie ta droga to mnie akurat interesowała. Dobra, tutaj byłam, no nie? Tu jest ta chatka, gdzie był ten syn. Tak jest. Tutaj minęłam te. Dobra, to myślę, że możemy się kierować tam pomału, w tamtą stronę. Przydałby się jakiś teleport, nie? Jak najbardziej. O, tu są gnomy.
Co prawda tylko dwa. Ale któryś z nich może mieć torbę na narzędzia. No niestety nie miał żaden. A szkoda. Dobra, jeszcze dziki po drodze. Trochę grzybów. Proszę bardzo, kolejna korona bohatera. Okej, tu jest więcej tych ciem. Dobra. I fajnie. Przy okazji podekspimy trochę idąc w tę stronę. Żeby tylko na nic nie wleść. Dobra, no w tej okolicy byłam, więc tutaj nie powinno mi nic grozić raczej. Dobra, chwilowo możemy sobie odbić tutaj bezpośrednio już. Jeżeli zostały jakieś wilki, no to już tam trudno. W porządku. Wiecie, bo bardzo mi zależy, żeby rozwinąć postać, a żeby ją rozwinąć, to wiadomo, potrzebuję punktów nauki, nie? Więc to będzie trochę ode mnie wymagać życia. Oj, wpieprzyłam się w coś, tak? Wilki. Dobra. O matulu. Dobra, 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 dobra. Jak ja mogę mnie trafić? No. No nareszcie. Jak sobie chciałam tylko na mapie zobaczyć, jak tam... Okej, w ten sposób. Dobra. Czy też poniaste mnie interesują? Chyba niekoniecznie na razie. Też wiecie, też nie muszę wszystkiego zabijać, co leci po drodze, nie? Bo to też nie o to chodzi. Tu jest jakaś chata, więc myślę, że tam się przy niej pewnie zatrzymam. Okej, widzę gnoma? Tak jest. Bardzo dużo gnomów, to fajnie. To mi się akurat podoba, bo będziemy mogli wreszcie zrobić zadanie. Także to akurat szanuję mega.
Dobra, bo widzę więcej dużo gnomów. Ile ja mam teraz many? 103. Czyli taka 150 to jeszcze za dużo, nie? Dobra. Czy ten gnom spadł na dół? No nie mówcie mi teraz. No już... Nie, na szczęście nie. Już miałam się trochę tak... Tak no. Okej, tutaj chyba jesteśmy przy tej świątyni, nie? Tak jest, wejście do świątyni jest tutaj, od strony wody. Wilki widzę na swojej ścieżce. Ale ja myślę, że się zatrzymamy przy tej chacie, ponieważ za niedługo powinnam kończyć odcinek. Chcę, żeby był krótszy, żeby się szybciej wyrenderował i żeby był szybciej na YouTubie. Co prawda dzisiaj, jak możecie zauważyć, dużo tego wszystkiego raczej nie będziemy robić. No... Dobra, jest ich więcej, bo widzę. Torby na narzędzia mi się przydadzą. Na razie same gnomy. Widziałam wodza. Bardzo dużo gnomów. Dobra. Zbieramy. No niestety te nie miały żadnej torby na narzędzia praktycznie. Niestety. No bardzo szkoda, bardzo. Lepiej się tutaj mieć na baczności, bo... Wiecie, może to jest takie miejsce, gdzie wydaje się, że nic nie ma, a nagle będę miała popiołaka przed twarzą, nie? Także bądź co bądź, bym tutaj jednak uważała może. Dobra. Fajnie. Tam na dół można zejść też. Tylko to trochę od innej strony, nie? Jest krzesełko, możemy sobie usiąść. Zaraz sprawdzimy chatkę, bo jeszcze w niej nie byłam. Widzę, że oprócz kufra to nic tu nie ma. Jest mały rubin. To się może przydać. Łóżko też się zdecydowanie przyda. Do rana. I co, ja myślę, że pójdziemy jeszcze kawałek przed siebie, nie? No i tutaj podejrzewam, będzie ostatni pierścień wasalny. Tylko czy te mosty... Ja trochę nie potrzebuję iść tutaj.
Chyba, że mi zależy na tym pierścieniu. To mogę wtedy się tutaj udać. W sumie co mi szkodzi? Dobra. Może nawet nowy poziom bym dzisiaj wbiła. No, tu jest typowo do tych ruin. Double. Ładnie. Tu jest typowo do tego miejsca, gdzie są szkieletongi. Widzę też, że jakiegoś goblina? Wódz. Wydaje mi się, że to jest jedno z miejsc, gdzie jest mniej tych szkieletów akurat. Więc myślę, że możemy jeszcze tutaj pograsować dzisiaj. I na tym miejscu byśmy wtedy sobie zakończyli film. Ich jest tu jeszcze trochę więcej niż myślałam. Gorzej, że czasami strzelam bardzo dziurawo. Mam wrażenie. Another grave. We all go back to the earth. Tutaj możliwe, że pierścień będzie w jakiejś skrzyni. That wasn't it. Dobra. Yes. Skórzany hełm. Mamy pierwsze nakrycie głowy. Co prawda wyglądał, jakbym założyła na siebie kask od baseballa. Ale trudno. Czy to był jakiś amulet ochrony przed lodem? Dzień dobry. O Panie Chryste, powinnam tutaj manę odpalić. Dzień dobry. No, przepraszam. O kurde. Gościu. Nie zapisałam chyba. Dzień dobry, a przepraszam, ja tylko sobie wyjdę. Dobra. Kolejny pierścień. Trzeci. A 3 na 6 to zmienia postać rzeczy. To nie wiem, gdzie jest jeden. W sumie. Tu mogły być jakieś skarby na górze. Mogły, ale nie ma. Szkoda. To jeszcze te gnomy. Okej. Coś mało te gnomy mają przy sobie tych rzeczy.
Bieda z tymi workami na narzędzia. Okej, tu jest jakiś lasek jeszcze po tej stronie. Dobra, był autozapis. O, hejo. Dobra, jeszcze żądło szczurek zaraz. Czy ten żądło szczur tutaj szedł, bo chciał zjeść truchło wilka? Co ty robisz, stary? Co to za potrójny atak? Przecież wy tak nie umiecie robić. A, bo tędy można gładko sobie zejść. A tu można iść tędy. Ja nie szłam tędy przypadkiem? Ja chyba szłam tędy, nie? No przecież, że tutaj szłam. Dobra, moi drodzy, to myślę, że zakończymy sobie odcinek tutaj, w tym miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Dzisiaj się dużo nie działo, głównie ekspiliśmy i zwiedzaliśmy kolejne fragmenty mapy. Nawet nie wiem, jak nazwać ten odcinek, bo w sumie nie zrobiliśmy żadnego zadania dzisiaj, ani nic w tym stylu. Nawet się nie nastawiałam na konkretne zadanie, także no nie wiem, pomyślę. Tak czy inaczej, dzięki, trzymajcie się, miłego weekendu i cześć!